Cześć, witajcie. Z tej strony Husiak, witajcie w City Skylines. W zasadzie, mała katastrofa się zdarzyła. Słuchajcie, ogólnie miałem błąd z grą, nie chciałem się gra uruchomić, więc ją przeinstalowałem. Jak ją przeinstalowałem, nie wiem jakim sposobem i nie wiem dlaczego, bo to było dla mnie trochę dziwne, że po prostu zniknęły wszystkie moje mody. Nie wiem, czy po prostu jakiś mod tam powodował ten błąd wcześniej, że po prostu ja w ogóle gry nie mogłem włączyć, nie mogłem do niej wejść ani nic. Cały czas wyskakiwał błąd exe i tyle, do widzenia. Czy to było spowodowane? No i jak już udało mi się, przeinstalowałem grę, to zauważyłem, że nie ma modów. I najgorsze jest to, że teraz nawet nie pamiętam, jakie to były mody, bo nigdzie nie mam ich zapisanych. I jest problem. Także ja sobie wyjdę do menu głównego. I w zasadzie chyba sobie rozpocznę nową grę. I słuchajcie, chyba to popierdzielę. Po prostu pogramy całkowicie bez modów. Bez żadnego modu. Czysta gra. Bo chyba tak będzie najlepiej, bo widzę, że mody fajnie, wszystko spoko, do czasu aż się coś nie wysypie, albo jakaś aktualizacja nie wyjdzie, bo prawdopodobnie była jakaś aktualizacja i być może któreś mody nie były zaktualizowane i wywalało błędem. Ja przeinstalowałem grę, bo stwierdziłem, że to może mi pomoże w razie czego, niż miałbym usuwać mod po modzie i szukać tego konkretnego. No to w sumie ta gra zrobiła za mnie. No i dupa. Ja sobie stwierdziłem, że okej, zacznę sobie, słuchajcie, na Wielkich Równinach. Nowiutkie miasto, tak o. Bo wiem, że lubicie City Skylines, ja też lubię sobie grać. I powiem wam, że autentycznie mam gdzieś te mody. Niby fajnie, bo mody jednak dodają sporo udogodnień, ale jest kurde, powiem wam, że kicha, no i bo no nie oszukujmy się, jest po prostu drama, jeżeli chodzi o jakieś właśnie później, że drama jest na YouTubie. jeżeli właśnie chodzi o cokolwiek, jakiekolwiek wsparcie później, żeby coś w razie czego nie ruszyło, no to jest już po prostu no, lipa. Dlatego stwierdziłem, ludzie grają bez modów, gra została wypuszczona bez modów, więc zakładam, że bez tych modów również da się grać. Zastanawiam, gdzie mam tu. Nie ma takiej zwykłej drogi szutrowej? To szutrowa droga nie była standardowo? No jest, no właśnie. Coś by tutaj nie pasowało. Także zróbmy to po prostu tak i pierdzielę po prostu wszystkie mody z góry na dół. Bo więcej kłopotów, słuchajcie, z nimi niż tak naprawdę pożytku, nie oszukujmy się. Bo taka jest prawda, taka prawda. Takie realia, jak to mówimy. Sobie walniemy ten. To by gdzieś pasowało. To damy na pewno strefę mieszkalną. Dobra. Tutaj malutki handelek na początek. Pracowała będzie jakaś jeszcze przemysłówka, słuchajcie. A na razie ją damy tutaj, umiejscowimy. I w sumie powinno być w miarę ok. No i co w sumie jest taki plus bez modu? Gra działa znacznie lepiej. No to jest ewidentnie, bo te ładowanie czasami tych wszystkich modów to mówię wam katorga. Zresztą
Co wam będę mówił, sami pewnie gracie na, czasami na modach, to... To dobrze wiecie, z czym to się wiąże. Dobra, musimy to zainwestować w jakieś... Elektrownia węglowa, węglówka będzie chyba na sam początek, sam raz. Tutaj. Okej. Stąd sobie pociągniemy. Prądy, jeżeli chodzi o wodę. Tutaj damy to, a tutaj damy pompę, żebyśmy mogli w razie czego sobie po prostu. Okej. Nie narzekajcie tak bardzo, że nie ma wody. Dobra, ci mają wodę. Dobra, czy też? Pyk, pyk. Tutaj do tej... Szkoda mi tego cholernie miasta, powiem wam szczerze, bo... No nie oszukujmy się, napracowałem się trochę nad tamtym miastem, żeby jakoś fajnie zaczynało wyglądać. I... Tutaj szlak trafił tak naprawdę to całe miasto, bo mod, bo coś tam. I to jest właśnie to najgorsze w tym City Skylines, że... Zawsze sobie fajnie rozbudować na modach miasto. I się okazuje, że długo się nim nie nacieszysz, bo nie. Załapię się tutaj, czy nie? Załapię się, na szczęście. To jest, co się powiem wam, denerwujące. To jest naprawdę kicha, bo... Robisz coś i nic, i nie. Może drogi sobie dodam tylko, bo drogi w sumie wiem, że działają zawsze, nie kolidują jakoś specjalnie, więc może ta, troszeczkę tych rozjazdów sobie dodam i to będzie chyba wszystko. Zwijmy sobie dalej Yokobuki. Będzie Yokobuki standardowe. Zresztą jestem, wiecie co? Powiem wam, że jestem ciekaw, jak miasto się rozwinie i jak się będzie grało bez modów. No kurczę. No bo w sumie mody co nieco ułatwiają, nie? Mamy tam jakieś, że dodatki, niedodatki, pierdółki. No tutaj w sumie możemy sobie wykorzystać to właśnie, że nie gramy na modach i jest całkiem przyjemnie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No myślę, że tak, myślę, że spokojnie będzie. Luzik, bluzik. Chyba nie rozbudowuje nam przemysł. Powolutku, powolutku. Okej. Że dzisiaj w sumie taki testowy odcinek, czy będziecie takie coś chcieli? Ja myślę, że tak, myślę, że całkiem dobrze się będzie grało mimo wszystko, mimo że nie będziemy mieć modów, to myślę, że da radę. Słuchajcie, nie wiem, czy sobie mogę sobie ogólnie tutaj dać aleję. Mogę, bo... Wiecie co, bo tak. A tutaj na pewno... Ach... Tu na pewno będę chciał przy alei to. A później miałbym problem, musiałbym je opróżniać i tak dalej, więc na razie niech zostanie to w ten sposób. Klinika. Jeszcze w edukację tutaj zainwestujemy. Szkoła jest coś możemy przenieść, nie? Więc tutaj nie problem, więc zamiast na razie tu.
No i klinika. Klinika, klinika, klinika. A tam je sobie tutaj. Sam pamiętam, jak graliśmy w SimCity, to nowe, piątkę tak zwaną. Tam nie było modów i grało się całkiem znośnie i dobrze, więc podejrzewam, że tutaj też będzie również w miarę ok. Zwłaszcza, że w sumie przecież te rzeczy, które tutaj mamy tak naprawdę, no to są rzeczy, które no twórcy przewidzieli do tego, że to powinno być tutaj i powinno dawać radę. Spalarnie i wysypisko. No tu mamy klinikę, szpital, cmentarz, krematorium i saunę. Szkoła podstawowa, szkoła średnia i uniwersytet. No nic tam więcej to nie potrzeba, prawda? Więc liczę, przynajmniej będę miał ten zysk, że nie będzie mulić tak to City Skylines, bo czasami naprawdę, mówię wam, była masakra. Widzę, że ogromne zapotrzebowanie na strefę mieszkalną jest. To dobrze, dobrze. To sobie podciągniemy aż tutaj. Myślę, że spokojnie tyle nam wystarczy. Okay, prądy dają radę? Prądy spokojnie będą dawać radę na razie. Dobra. Dobra, mieszkańców już trochę będzie. Tutaj oczywiście wodę trzeba im podciągnąć, bo to jest obowiązkowo. Później będzie narzekanie. Nie ma wody. Tutaj możemy spokojnie zrobić ten. Przemysłówki trochę. Ok. I tak. Już mamy wieś? No patrzcie. Specjalizacja rolnictwo. Cieszą, jak mają dostęp do drogi. Jaka jest, taka jest, ale jest. Więc nie ogarniam ich niezadowolenia w sumie. Macie więcej w sumie tego. Teraz handlóweczki. Macie tu jeszcze handlóweczkę, ok. Na razie mi to wystarczy. Powinno przynajmniej. Co my tam dostaliśmy, nie? Mamy tą policję, posterunek, komisariat, straż pożarna. Straż pożarna myślę, że będzie tutaj bardziej odgrywać rolę. Okej. Policja w sumie też by odgrała rolę. Dobra. To mało budynków unikatowych.
Ale już tam mamy jakieś przepisy pierwsze. Strefę rolniczą. Ogólnie, gdzie mamy strefę rolniczą? Rolnictwo jest tutaj, ale to jeszcze nie mogę. Ale spoko, jak sobie kupię... Sobie, czy ja nie mogę? Mogę kupić, właśnie. Nie mogę, bo nie mam pieniądzów. Ale mamy tutaj rolnictwo w sumie, więc bardzo dobrze, bo tutaj sobie podciągniemy wtedy aleje i tutaj rozwiniemy rolnictwo. Krówki, świnki, trzutka chlewna. No, i tak bym to widział. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tutaj sobie pohodujemy troszeczkę. Przepisy, przepisy, przepisy. Na razie w sumie, chociaż na razie dzielnic nie będziemy, właśnie, dzielnic. Dyskrykt, dzielnic nie będziemy wyznaczyć, ale jeszcze były jakieś tam, no. To chyba nie w tej grze. Może? A jeden pierw. Nieważne, dzielnic, nie wyznaczamy jeszcze dzielnic. Dobra, w każdym razie... W każdym razie zaraz będzie mnie stać na to wykupienie tego kawałka, więc sobie wykupię, bo tam rolnictwo zawsze coś tam podrobi, nie? Okej, już mnie stać na to. Nie, 3600, myślałem, 3200. O, ale jeszcze troszeczkę zaróbmy, żebyśmy nie zostali tak o gołym tyłku. Dobra, kupuję. Dobra. Tutaj troszeczkę nam kasiorki pójdzie. Ile byśmy tutaj... Dokąd jest ten? Wow! Aż tutaj dopiero? Takie bardziej żyźniejsze gleby. W sumie moglibyśmy tutaj... W sumie polecić na razie tym, bo w sumie... Rzecz jasna, na razie, nie? Dobra, może troszeczkę zwolnić. Zobaczmy sobie jeszcze raz. Aha. Jest tutaj idealnie dotąd. Dobra. O Jezus, jestem na minusie. On. Puścimy tędy. Dziewięćset potrzebuję, ale sobie dobry zarobek, już mam 2300. To jest bardzo dobry zarobek, jakby nie patrzeć. No, come on. Dobra. Okej. Teraz pasuje nam tak, tutaj. Chociaż tak. To. Zróbmy kulkę. Jakaś taka krzywa ta kulka. Wzgórza Salvator. O kurde, jak to brzmi. Dobra, może tutaj jeszcze tą drogę jakoś... Nie wiem, gdzie oni jadą, za czym? Szczerze mówiąc. Dobra, na razie tyle wystarczy. Teraz tak, specjalizacje... Rolnictwo. Się rolnikują tutaj. Myślę, że na razie im tyle wystarczy. Trafiliśmy w ogóle w ten obszar. O, jak najbardziej.
tutaj rolnictwo będzie jak najbardziej zadowolone. Oczywiście teraz te prądy jeszcze, chociaż jeszcze nie wiem, prądów czy musimy już je ciągnąć. Ale sobie zaróbmy kasy, nie? No w sumie z tej strony możemy jeszcze zrobić. Bo czemu by nie? Też możemy z tej strony zrobić strefę mieszkalną jeszcze. Dwa tysiaki. Niech będzie. Come on, kurde, tak ubolewam z tej pieniądzorami, że masakra. No, come on, come on. 300. Jeps. 300 znowu. Come on. Są zarobki na godzinę, nie? Mają. To jeszcze kurde woda. Niewielkie miasteczko, ale elegancko mi to wpadło, słuchajcie. Tak. Wiecie, tutaj będą mieszkać rolnicy. No. Zrobię taką, taki oddział ich. Powiedziałem, że tutaj zrobimy jakąś autostradę do góry, jakieś te estakady i dopiero będziemy gdzieś zjeżdżać. A więc co muszę dodać, jaki mod? No more purple pollution. To jest obowiązkowy mod, bo się robi takie gówno na tym. I to mi się cholernie nie podoba, także to na pewno będzie trzeba obowiązkowy mod. A czemu rolnicy się jeszcze nie tagują? Ty, fajnie, zrobiłem ten, a przecież jeszcze, kurde, tutaj pasowało tego, prądów. Dobra, elegancko. O, o, pierwsze rolnictwo jakieś tu się buduje. Fruit for all. O, tu też coś, jakiś ten. O ja, czy patrzcie, krowy. Jak zapierdzielają. Aha, bo ja mam na ten. Tak idzie, jak na krowy, to się szybko poruszają. O, takie wiejskie miasteczko. Takie wiejskie ziemniaczki. No, także pasuje tutaj parę modów tylko dodać, takie podstawowe. I całkiem ładnie się to, myślę, że tutaj rozwinie, rozbuduje i będzie całkiem przyjemnie się grało. Mimo, że nie będzie tych nie wiadomo jakich pierdyliardów budynków i tak dalej. Także na pewno sobie do tego dosiądę, zrobię. Także w razie czego, żeby podczas jakiejś aktualizacji gra nie skraszowała. Bo... masakra. Dobra, słuchajcie ludzie, no to cóż, no nie przedłużam w sumie dzisiejszego odcinka specjalnie, bo poczeka mnie jeszcze troszeczkę pracy tutaj, no ale cóż, pokazałem wam zresztą co się podziało i nie polecam sobie wgrywania nie wiadomo ile modów, bo no bo jest kicha po prostu i dupa. Nie wiem, ja spróbuję oczywiście to miasto... Ow. Ow. Ok, czyli Halili. Halili to było takie testowe, więc zapiszę na Halili. Dobra. No cóż, bywa. Widzę problemy z prądem już. Brakuje. To damy im troszeczkę więcej tutaj procent. 130. Dadzą radę?
Nie bardzo. MW w sumie to raczej jeden wiatrak wydolił, ale tutaj mamy najlepsze wiatry. Tu mamy co 4 MW, to jest trochę mało. 560 utrzymanie kolejnej. Dobra, niech będzie w takim wypadku. Elektrownię sobie później gdzieś przyniesiemy, słuchajcie. Tam na razie drugą tutaj, ale ogólnie je przeniesiemy na na takie specjalnie miejsce tylko dla elektrowni. Ścieki nie wyrabiają, bo po prostu pewnie prądów nie miały. I tyle. Dokładnie. Dobrze, to cóż, zobaczymy się pewnie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że całkiem fajnie nam to będzie tutaj się rozwijać i bez problemów. Także cóż, dzięki za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, no i papa, oczywiście sobie jeszcze zrobię zapis, bo postawiłem drugą elektrownię. No, to na razie, do zobaczenia.